Witam. Przed tym odcinkiem chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Następny odcinek będzie u Xoraxa i poprzedni też był u niego, więc jak chcecie oglądać całą serię na bieżąco, to oczywiście link w opisie. Siema i miłego oglądania. O Jezu! Boże, co się dzieje? No, Boże, Błażej, ty żyjesz? Ała! Żyję. Jezu, ty żyje? Żyję. Ty w ogóle coś pamiętasz, co się stało? Pamiętam, że coś było, że jakiś gość mnie przejął i w sumie tylko tyle. Musiałem spać tego... artefakty, żeby się w czasie cofnąć. Jakiś taki Joker przebrany. No właśnie, coś w tym stylu. Witamy w Polsce. Ej, dobra, co jest? Hej Siri, gdzie jestem? Jesteś Bydgoszczem w Polsce. Okej, okay, może być. Okej. Okay. Ej, tam jest drzewo magmowe. Co? Jak? Patrz. Idę to sprawdzić. Idź to sprawdzić, no to może być bardzo ciekawe. Tylko uważaj. Oje, ała! Z 3 metrów z klifu spadłem. No jest okej, okay. Może sobie zwichnąłem kostkę. Dobra. Trochę. Ale jest tak oto okej. Okay. Dobra, jump do wody z 10 metrów. Dobra, jest okej. Okay. Trochę się zakrzysznąłem, ale wiesz, nie takie rzeczy się robiło w Afryce. Uga, Jezu, co to za budynek w ogóle tam jest? Nie wiem. Czekaj, sprawdzę, czy coś przy tym jest. Spróbujmy to rozwalić, bo to jest zimne. Tak w ogóle to... Nie leci nic z tego. My tu jesteśmy, żeby zabić tych ludzi z tej nie korporacji, ma tu żeby chyba nie wysadzili świata. No tak, tak, tak. Znaczy świata, kurde, no nie po ma prostu nic. Do tego, no. Tego uga buga, no ale ta bomba była tak wielka, że mogła świat nawet wysadzić. No też tak myślę, przecież atomówki są, nie wiem, na 2 metry. Maksymalnie. 2 metry? No. 2 metry to nawet nie ma w sumie to. Nawet nie ma nasze łóżka. Nawet nie ma łóżek tyle. No nasze. Tak. Więc no. No to w sumie to, nawet to... atomówki. Ale największa mniej więcej taka atomówka przeciętna, co to było w ogóle? Kurde, giga jakaś, kurde, co by świat wysadziła. No, ich pewnie wysadziła. Znaczy ja nie wiem, jak my przeżyliśmy ten wybuch w tym bunkrze w ogóle. Wysadziła pewnie. No właśnie, przecież to było dupne. Mamy straszne szczęście. Nie wiem, Bóg nam dopomógł czy coś. Dobra, no, chodź. No, dokładnie. Dobra, schodzimy powoli. No, żeby nie złamać. Au. No właśnie, o tym mówiłem. Nic nie złamałem, ale bałem kostka się może w coś zwichnięta? A masz jedzenie może, bo głodny się robię. Mam jedzenie, mam steki wieprzowe. Chyba o, lubisz, dzięki. Nie? Ta, spoko są, moje ulubione. Dobra. Ale się najadłem. O, dobra, Boże, ale ten budynek jest dupny. A w ogóle ja nie zauważyłem w ogóle tego. Tam jest jakieś community. Co to krzynka jest? Weź sobie zobacz, jakiś syf. Miecze. Miecze? Dobra, miecz. Biorę. Dobra, ej, dobra. Tist, kominy jakieś, ej, kopci otwarte się. Wiem, wiem, może tam ktoś jest. Chodź, albo może napad jakiś tą był. Lawę, co tam się dzieje w ogóle. No dobra, to chodź zobaczyć. Chodź tylko wiesz, zobaczyć, żeby nas nikt nie słyszał, bo zaraz będzie, że nas wywalą stąd czy coś. Czekaj, chodź. Czekaj. Chodź najpierw do tej lawy. Dobra, stąd się jeszcze leje woda, chodź to zobaczyć. Woda jeszcze się jest. Czy oni zamieniają wodę w lawę? No na to wychodzi. A tam coś jest może? Nie wydaje mi się, no ścieki. No ścieki jak ścieki. Brudna woda. Definitywnie ścieki. Ale no. Jedzie. O Boże, co oni są naprawdę psycholami, jak oni chcą zamienić wodę w lawę. Oni jeszcze to jakoś wciągają, o co tu chodzi. Nie wiadomo, dobra, co tu się dzieje w ogóle. Przecież nawet ludzki mózg nie wie, o co tu chodzi. Tu jest jakaś kopuł, znaczy nie wiem, co to jest. Kominów tu jest w cholerę. Jezu, no, jacy oni są bogaci. A tu na dole są oczywiście te. Dobra, wchodzimy. Dobra, cicho. Recepcja. Dobra, spoko. Mówimy szeptem, mówimy szeptem. Tryb awaryjny. Nie, nie klikaj tego. Tu coś jest takiego. Czekaj, rozwalę to, żeby nie kliknąć w razie czego. Żeby już było przygotowane, jak na przykład będziemy uciekać. Dobrze, dobrze, zostaw to. Nie, dobra, jest okej. Dobra. Chodźmy. Dawaj, czekaj, te skrzynki. Nie, tutaj ci nic nie będzie. Bo ale wiesz, warto sprawdzić. Co tu ma być? Tu nic nie ma. Dobra, nieważne. No niby, nie wiem, jakiś hajs może. Ja bym szczerze tego szefa lekko przytrzymał i mu za... Ej, czekaj, telefon włączy na nagrywanie. Okej. Okay. I będziemy z niego wyciągać w cholerę informacji. Tylko żeby mieć to jest taka ogromna korporacja, że oni nawet mogą mieć, nie wiem, prawników za miliardy. No dobra, no ale... Żebyśmy mieli chociaż jakieś dowody.
Co jest? Co mamy? Złoto! Ile bikonów! Bierz to! Człowieku! Weź! Bierzemy jak wszystko. Wrócimy, to będziemy bogaci! Bierzemy to, chodź. Co jest tylko... w innych skrzynkach? Książka! O Jezu! Weź to tam mocno! Co? O Boże! W końcu zapanujemy złoto. Nad światem, burmistrz Tis. Ej, zobacz to. Co? Jakie zapanujemy nad światem? Nie wiem. Co jest? Sobie dobra, to. Biorę to jako dowód. Biorę to jako dowód. Dokładnie. Dobra. Dobra, wszystko przeplanujemy. Dobra, wiem. Wyciągnij miecz. 3, 4. Pamiętaj, uderz go tylko. Halo? Tak, będzie apokalipsa. Ej, ty! Tak. Słuchaj! Ej, dobra, co dobra, jest? bierz go! Dobra, związany! Dobra, słuchaj, trzeba czekaj, coś rozłącz się. Co wy chcecie ode mnie? Rozłącz się. Co ty bierzemy. W ogóle robisz? Ty chcesz wysadzić cały świat, człowieku! Ty w ogóle wiesz, co ty zrobiłeś? Wiesz, że to zabrzmi... Nie bij go już! Wiesz, dobra, że to zabrzmi, jakbyśmy byli jakimiś psychopatami, ale cofnęliśmy się w czasie, żeby cię zabić. Żebyś mi rozwalił tego świata. Co ci strzeliło do głowy? Dokładnie. No niestety, już są podpięte radiatory i niestety... Jakie radiatory? Jakie człowieku, radiatory? Odwołaj to, albo ci odetnę, kurde, głowę! No w niestety, tym momencie... to jest czekaj, wybrzyło. Dzwonię, już masz dzwonię. Masz teraz powiedzieć, albo ci utnę łeb. Już mów. No mów! No mów dobra. Już. No, to miało być tak, było spokojnie wieczornie, nie? No, no i... zaraz do telefonu jakby będziesz ta fabryka, mówił. No bo ja nie jestem dokładnym szefem, bo szef to... Gdzie akurat jest? Ogólnie, no on ogólnie wyjechał z kraju i mi dał wszystko na rękę i... Czyli ty jesteś takim zastępcą? Wysadzić ten świat ogólnie. Ale gdzie wyjechał? Błażej? Uga buga. Ale on mógł tam zostać bomba? A co jeśli ten ostateczny szef wyjechał do uga buga? No ale on i tak tam jakby... do Britishu, gdzieś tam daleko. A, do Britishu. Nie, to nie tam. Nie, dobra. Dobra, to, słuchaj, dobra. Teraz będziesz wszystko odwoływał. Czekaj, teraz masz powiedzieć, jeśli w ogóle nic nie powiesz, jeśli to, co powiesz, będzie kłamstwem, po prostu się nie zastanawiam i podetnę ci gardło, skoro nie jesteś i tak takim szefem ostatecznym, więc masz teraz mówić wszystko, o co cię zapytam ładnie. Mów do mikrofonu od telefonu. Czemu to robicie? No, tak jak ci mówiłem. Po prostu fabryka nie wytrzymała naciśnienia i skarżyli się na nas ludzie i się zezłościliśmy, no i po prostu chcieliśmy ich zabić i cały kraj. Czy to ma w ogóle dotyczności koronawirusa? No oczywiście, że tak. I co? I narażacie tylko... Ale oni mają panowanie nad całym światem. Czy wy chcecie ratować tylko dupę 6 osób, tylko po to, żeby wysadzić z miliony? No, dokładnie tak. Dobra, może tak, bo to już się trochę nudne robi. No. Powiesz, żeby to wszystko odwołali, bo to już pewnie jest przygotowane. Pijemy go pięścią. Odwołaj. No dobra, to muszę zadzwonić, tylko wy mi po prostu ten telefon zepsuliście, bo wydaj. Ja miałam kontakt... Ja miałem kontakt jaki zapisany. Numer? Jaki numer? Mów! 605. Pip. Odwołajcie to wszystko, bo mnie chcą zabić. Co? Dobra, powiedzieli, dobrze, że... Dobrze, już wysyłamy posiłki po nich. Gdzie dokładnie co? Jesteście? No. Dobra, czekaj. No. No, mów. Mów, gdzie jesteś, no mów. No, jestem ogólnie w naszym biurze i nie no, chcę... No, gówniarz spieprzony, rozłączać to! Ja pierdzielę, kurde, no, rozwiązał się! Spieprzaj! Rozwiązał się, kurde! Ej, on spieprza! No, gonimy go, chodź! Ja pierdzielę! Co? Gonimy go! O, dobra. Zabijem go! Udało się! Ej, ale zaraz jego posiłki tu przyjadą. Dobra, chodź, spieprzamy w tamtą stronę! Ała, wpadłem! Kurde, wyłaź szybko, no! Zaraz już przyjadą! Jezu!
Chodź, uciekamy! Ja pierdzielę! Szybko! Ała, ała, ała! Co się dzieje? Złamałem kostkę. Gdzie jesteś? Nie mogę biegać. Muszę biegać. Kurde! Gdzie Dobra, jesteś? Idę. Nie widzę cię. Jest jakaś chatka! Uciekamy jeszcze dalej. A, jest jakaś chatka! Chodź do tej chatki! Dobra, idę. Musimy się... Co tu jest? Schowajmy się w niej. Ja pierdzielę! Nie będę tu siedział. Ale na dole jest jeszcze dolne piętro, musimy je sprawdzić. Co jest? Dobra, musimy tu chyba odpocząć, no ale wiesz? Jeszcze nie ma nawet nocy. Idę, czekaj, idę tam zobaczyć. O, jest noc. Zrobiła się nagle. No, zmiany pogody. Za dużo zanieczyszczenia powietrza, chmury się zrobiły. Dobra, chodź szybko na te łóżka, musimy odpocząć, a tu nas raczej nie znajdą. Dobra, chodź. O Jezu, ale to śmierdzi. No. Czekaj, dobra. Zamontuję w ogóle kamerę tutaj przed domem. No dobra, to zamontuj. Czekaj. Ej, dobra. Tu się nie da wyjść, trzeba to rozwalić. Dobra, chodź spać. Dobra, dobranoc. Dobranoc. Witam, już po odcinku. Następny odcinek będzie u XORX-a i również poprzedni był u niego, więc jak chcecie oglądać całą serię na bieżąco, wbijajcie, link w opisie. Eluwina.